polskojęzyczna telewizja TVP Dezinfo oczywiście w jedną chwilę przeskoczyła ze straszenia srowidem na straszenie wojną. Nie znam nazwiska tego eksperta, ale to może być ekspert światowej sławy na miarę doktora Simona. On przygotował się na okazję wprowadzenia sankcji, ma pewną poduszkę bezpieczeństwa finansową. O wiele ważniejsze jest wsparcie dla Ukrainy. To bardzo szybkie wsparcie wojskowe, to znaczy sprzęt, więcej instruktorów, być może jeszcze coś więcej, no na przykład ochotnicy, tak? Ale to rząd w Kijowie, prezydent Zelenski, to oni powinni poprosić o takie zwiększone wsparcie wojskowe, techniczne partnerów na Zachodzie. To jest moim zdaniem o wiele ważniejsze, bo to bardziej powstrzyma agresję Putina, który coraz mniej liczy pieniądze w kieszeni, a bardziej chodzi mu o coś twardego, jakby na to, co się dzieje no, w realu, na ziemi jakby. Zobaczcie reakcję gości ukraińskiej telewizji o nazwie Nasz. Kilkadziesiąt minut po wejściu rosyjskich oddziałów do Donbasu. Наслідок. Розкажіть, будь ласка, нам о действиях фракції «Слуг народу». Тобто ви мене перебуваєте вже напоследок, да? Я просто, просто у нас время, мы не хотим не вас задерживать. А напоследок я скажу. Просто дивуюсь. Понимаем, что все хотят уже немножко прилечь, да, если вот не Зеленский, немножко быстрее бы...